Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Dzienniku PGR. Odcinek trzeci, ja jestem Ryan, tu są widzowie, a tu są pracownicy naszego PGR-u, którzy aktualnie już zaczynają pracować. Co dzisiaj? Świeżo po nagraniu odcinku tamtego skończyliśmy ogólnie zbierać słomę, w sensie ja skończyłem i tak dalej. Mamy w końcu komplet, więc 6 osób sobie z nami teraz gra, czy nawet 7. 7 osób. I wam pokażę, co nie doszło ogólnie, bo trochę dzieje się. Musimy chyba tędy przejść, czekajcie, bo ten tak trochę nie za bardzo. Słoma tak jest pozbierana, a tam chłopaki chyba jeszcze... tam jeszcze jest co robić, nie? Także zaraz sprawdzimy sobie, co tu się dzieje ogółem. O, tu chłopaki jeszcze sobie słomę ogólnie zbierają. Gdzie oni są? Tam ktoś jeździ, o. Jest tutaj, proszę bardzo, może przedstawimy dzisiaj panów. Dariusz B. Proszę bardzo, na światłach jeździ od 12.56, także akumulator będziesz wymieniał za swoje pieniądze. Nie interesujmy to. Mamy tu jeszcze naczelny Mastwinowiec. Naczelny Mastwin, także też witam serdecznie. I to jeszcze chłopaki, którzy sami tobie sobie jeżdżą. O, na skupie jeszcze ktoś sobie stoi. Dziumdziak, proszę bardzo. O, pauzę kręci akurat. Z dorkiem, tutego, takim. Fajny storek. Okej, on ma chyba jakiś problem z lagami. Jeszcze świeca i omi. No i tak sobie dzisiaj działamy, a ja jestem dzisiaj tutaj razem z chłopakami. Działamy dzisiaj potężną akcję siewy łąki. Dlaczego? Bo postanowiłem właśnie, że będziemy mieli te krówki, a jak krówki to jedzonko, a jak nie będziemy mieli krówek, skoro mamy jedzonko, nie? Dlatego właśnie rozpoczynamy na ostro dzisiaj temat i jak mówię, lecimy sobie z siewami tej właśnie łąki. Tam siejecie, mam nadzieję, panowie, trawę, nie? Bo jak nie, to ja was tutaj ten... Tu będzie ostro, nie? Gdzie jest trawa? Ty, gdzie jest trawa? Tu jest trawa. Sieją trawę, no i git. No, łąki nieduże, ale myślę, że na początek nam starczą, bo mamy 108 tysięcy i tyle mniej więcej już mamy zarobione. Znaczy, no to nie tyle, nie? No, ale ponad 10 klocków żeśmy zarobili za... za to wszystko, co tam było nam... dane zarobić za słomę. No i po prostu sobie jakąś tam kasę odkładamy, powiem, te króweczki, nie? No, cześć złodziej z Krakowa, witam serdecznie, fajnie, że trafiłeś na odcineczek. Odcinek, jak mówię, będzie tylko trwał troszeczkę, bo to jest informacja dla ludzi, którzy są na streamie. Bo po prostu to jest taki odcinek, który wam mówię, co się dzieje na PGR aktualnie. A jest to, myślę, dosyć ważna sprawa, bo nagle byłby kolejny odcinek, a to jest słonka, nie wiadomo skąd, nie? Więc po prostu wam pokazujemy, co się dzieje, ja to pole ogólnie uprawiłem. No i teraz z chłopakami to właśnie robimy sobie siewy. Tam jeszcze, jak mówię, jeszcze jedna jest ekipa, która bawi się w zbiór słomy cały czas, tam na tym ostatnim polu. No i tak sobie po prostu tutaj działamy, nie? Pewnie za chwilę jakaś orka by weszła mocniejsza troszeczkę. Także to też tam, myślę, będzie jakiś może z tego odcinek, jakieś takie orki konkretnie. O, tym citrenem wjechał. Dobra. I poszliśmy panowie tutaj bez mijaków, dobra? Lepiej na zakładkę pojechać zawsze tam pół metra, niż potem mamy mieć takie paski brzydkie. No, także... obora fajna stoi, krówek nie ma, no co trzeba zrobić, nie, z tym wszystkim, także kombinujemy. Kombinujemy. Tylko tak, czekajcie, skoro my teraz mamy krówki, będziemy mieć krówki w tym sezonie prawdopodobnie, to my będziemy mieli jedzonko, ale nie będzie czym pościelić, a to jest darmowy azot dla nas. Czy ja mogę was, panowie, poprosić o to, abyście na razie nie zbierali słomy, ci, którzy zbierają słomę? Może wam kupię dwie prasy od Leli i to, co pozbieracie, po prostu pójdzie dla krówek, dobra? Kupię wam jedną prasę, dwie prasy od Leli w kostkę i kupię jeszcze jedną przyczepę do zbierania tych kostek, dobra? Dacie sobie, panowie, radę, którzy są na słomie teraz? Jak tak, to byłoby wybornie. Dajcie mi znaczy na tym. Dobra, dobra. Dowodujcie, co macie i wszystko sprzedajcie. No, już jak ktoś ma pusty zestaw, to jedźcie na gospo, a ja wam już to zaraz ogarnę, bo w sumie no tak, no, po co miałbym ten... zróbmy sobie reset. Okej. I ja od razu wam na odcinku pokażę, jak to u nas wygląda. Potrzebujemy prasy. Tam potem naokoło pojedziecie, jakbyście mogli, byłbym rad. Dobra, jest kosteczka. Może jakiś fajny kolorek walniemy. O kurde, idzie zrobić fajny kolor. To czekajcie. No to ja już wiem, co zrobimy, nie? Chyba, że każdy wie, jaki kolorek będzie miała ta praska. Jak już się wyjdzie. Okej, troszkę bardziej może taka jednak czerwona. Okej. Ten kolor też taki. No i spoczko, kolory felk. Damy sobie jakieś tam, powiedzmy, takie. Trochę zbyt żółte.
spoczko. No i fajna praska jest, nie? Czego nie? Jak tego, to czego? Rodzaj zaczepu. A to jest z tyłu, tak? Zaczep. Gdzie? Nie wiem, nie rozumiem tego. With toolbar. Jezu, Subik wleciał. Matko, na kamień, dziękuję serdecznie. Leci mi po 3 lata, a ty już masz 64 miesiące. Jezu, to już to zaraz będzie ten, nie? Co za chłop. Dobra, będzie standard. Więc kupmy taką praskę i kupmy jeszcze taką kolorek miodowy, nie? Zróbmy taką na miodowo troszeczkę, nie? O, taki miodowy, trochę nie wyszedł miodowy. Miodowe lata bardziej. O! Teraz wyszedł miodowy. No i git, kurczę. Jeszcze zmienimy kolorek, może na taki bardziej biały. Okej. Okay. Dwie prasy zakupione. Więc panowie, już pierwsze inwestycje poczynamy w temat krów i już kasa leci, nie? No będzie to problem na pewno dla nas, jeżeli będziemy dalej chcieli tak się w tym bawić. Jeszcze teraz kupię te technologie zbioru Bell dla panów, taką przyczepkę, ona jest superanska, na kosteczki. Więc tam panowie, działajcie, zbierajcie, bawcie się tym wszystkim. A my sobie tutaj lecimy z tematem, także na razie prosimy tam, żeby jedna osoba, żebyście pracowali po prostu. A potem wiecie, coś tam kombinujemy, nie? Dobra. A my tutaj działamy z siewem cały czas tego, tych łąk. Okej. No, i fajnie, fajnie leci. A dziękuję bardzo serdecznie Kamil za 3 latka, Subika, żeby dla ciebie pozdro. Oczywiście przypomnę, jeżeli ktoś tu chciałby nas dołączyć, to w opisie macie napisane, co trzeba zrobić, żeby dołączyć. Seria cała się nagrywa tylko na streamach, więc jeżeli ktoś się puścił streama, no to trochę słabo. A teraz streamy w marcu są od 16 do 21, więc troszkę opóźniłem tę godzinkę startu. Po to, żebyście wy mieli po prostu trochę ciekawi. Ty, wiecie co? Darek chciałby się zamienić może? W sensie, ja bym zostawił ci siewnik na przykład na polu i pojechał może bym poprasować trochę. Czekaj, zjadę sobie, nie? Zobacz jak te prasy w ogóle działają, nie? Bo mam taki fajny pomysł, żeby wziąć tam tą praskę i zaraz to będzie ten. Spoko, spoko coś do roboty. Więc tutaj poproszę jedną osobę, żeby wzięła ten siewnik. Ja tutaj zostawię na tym, na początku pola i to pole tylko obsiać trzeba trawą, nie? O, a my sobie teraz zjedziemy, może włączę sobie też kamerę z środka. Zjedziemy sobie i pojedziemy na po prasę, nie? Zobaczymy też, jak w ogóle te prasy się spróbują. Więc tak troszkę wam ten odcinek pomieszam, żebyście mieli i trochę siania i trochę siewów. Siania i siewów, super, pomieszane, nie? Pomieszane. Nie, nie, Darek, ty jedź ten. Zabierz Darek to w szczepę na te, na gospodarstwo. I po prostu zacznij siać, nie? Z tym traktorem, który masz. Szczepa na gospo. Siewnik stoi na zakręcie tam, napełniony praktycznie. I cacy, nie? Okej. Okay. Już widzę, jedna praca została wzięta. Także spoko, myślę, że drugą będziemy mieli fajny miodowy zestaw. I cacy, nie? O, okej. Okay. Fajnie, miło Kamil. Miło, że tak ci się podobają. Potężna seria była, mówisz. No, były jakieś seriki tam. Teraz troszkę też takie właśnie mamy PGR-ki. Nie, nie, sprzęt nie. Sprzęt spoko, każdy ma tam gdzieś swój. Dobra. Ruszamy. Ty, no fajnie ten, ta praska jest. Ogólnie mamy ją Leli, no bo jest to z ModHuba. O, sorry, Citrenik. Jest to prasa Leli z ModHuba. No bo... Szkoda, że nie można zdjąć decalsów, nie? Jakby zdjąć można było te nalepki, to byłoby lepiej, no ale już. Trudno. Więc taka prasa, dlatego z ModHuba ona robi fajne kosteczki, plus jeszcze mam przyczepę, która zbiera te kostki i będzie wszystko w takim razie luksus, nie? Bo wiecie, teraz się nie bawimy jeszcze w jakieś tam mocne w jakieś tam mocne belki, czy coś, tylko bawimy się w takie śniadanie sprzęty po prostu, nie? Siema kombinista, witam. To nie jest na Szmakowie, to jest na Kolonii. To jest na kolejne akurat nagrywane. Okej, Darek jedzie. Na gospo, tak, na gospo, nie, zakręcił się chyba. Na gospo i tam siewnik masz przy drodze, nie? Przy tych silosach na kisionkę. Mieliście jakiś odcinek? A odcinek z czego dzisiaj? Bo dzisiaj jest czwartek, więc dzisiaj odcinka nie ma. W piątki są odcinki teraz. Tak wychodzi. Jak sobie zrobię troszkę ludzka zapas, to mogę nawet to robić daily, nie? Tylko tak teraz już wiecie, z daily tylko trochę zrezygnowałem, no bo za dużo tego było momentami, no i też jakaś seria, żeby w miarę była ciekawa. Okej, okay, dobra, to my sobie tu już tej
wjedziemy sobie może w to. Jakoś tak najlepiej byłoby właśnie tutaj. Rozłożymy sobie ją. Okej. Dobra, no i lecimy z tym tematem. Zobaczymy w ogóle, jak to, te kosteczki będzie się zbierało. Znaczy, jak się będzie prasowało. Jest tu nasiane drobnym makiem, więc będziemy musieli ludzie jakby co jeździć najwyżej w jedną stronę jakoś, nie? Ale tam wszystko nie wychodziło. Ty, ale tych kostek nie będzie też tak dużo chyba, jak mi się wydaje. Bo ona robi chyba oryginalne kostki, z tego co mi się wydaje. Tak powinno być przynajmniej, nie? Ja chyba sobie pojadę zaraz naokoło, wiecie? Zawrócę sobie za chwilkę. Bo musimy jeździć naokoło tutaj, żeby wiecie, jak będzie pokos przy pokosie, to żeby sobie nie wjeżdżali jeden w drugiego, nie? Panie Orkiem, są odchabie? No widziałem, widziałem. Ale nam chyba teraz za bardzo się nie przyda za bardzo. Znaczy nie. Mógłby się przydać ten Orkan, żeby robić z niego kiszonkę. To mógłby się przydać, nie? Bo on od razu trawę kosi chyba, nie? On na trawę jest, do trawy, tak? Czy do kukurydzy też? Nie, no to do trawy jest. O, dobra. Troszkę prasowanka. Mapa kolonia. Tylko tu taki, z takimi dużymi palami, że tak powiem, no bo żeśmy sobie taką przerobili. A... Dziubić jak wyłączał, puszczę serwer. Dobra. Słowę mielić? Albo tak. Tak się gra z widzami, jest wspierającymi, subskrybującymi. Otóż to. Więc oby to była ta oryginalna, oryginalne kostki, nie? Bo to jeszcze jak będziemy musieli zbierać, to też wiecie, nie? Ej, no fajnie to leci nawet. Fajnie, fajnie. Dobra, pojedziemy teraz tam, w tamtą stronę. Trochę tych kostek się wypluło. Nie, to jest nowy PGR na kolonii. Na połowie mamy kombinat rolny. A też będziemy sami co nagrywać. Coś tam, jednak wiecie. Duży szczególnie pokosu, mamy bardzo mały kombajn, tam 3 metrowe hedry. Ile? 3,5 metra hedry mają? No tak wiecie, nie za dużo. Ale może kiedyś w przyszłości tam sobie coś... Znaczy, raczej myślę, że jak chodzi o kombajn, to raczej byśmy po prostu dokupili kolejny jeszcze mały, a potem na przykład wymieniali już na większe, nie? No póki co tak wiecie, jest tako, nie? Pusty bak masz, gdzie zatankować? Jak to pusty bak masz? Bo ja nie rozumiem. No, Darek, jak jedziesz od silosów. Przy silosach tam stoi sobie siewnik, nie? Smakówka. Siema, będzie szpakowo. Dzięki za info. O, paliwo nie odpala? A tu nie widzieliście, że nie macie paliwa? Znaczy ma spino, więc nie wiedziałeś, że nie masz paliwa? Bo teraz trochę lipa jest, no bo nie mam tych kanistrów danych, nie? Zaraz zobaczę, jak są kanistry, to cię urutuje, ale ogólnie... Jeżeli ktoś z was, ludziska, nie tankuje pojazdu, to powinien być kick serwera, nie? Co to ma być? Nie dbacie o sprzęt? Proszę bardzo, kupiłem ci kanister. Proszę zatankować się teraz na dojazd do chaty. Wróć na chatę, zdankować i wróć i przyjechać z powrotem, nie? Panowie, panowie. Jak to tak, bez dbania o maszyny, nie? Spoko, nie ma problemu. Tylko następnym razem pamiętać o tym paliwie, nie? Żeby na pustym zbiorniku nie jeździć. Bo tutaj też mamy, wiecie, to jest właśnie ten... To jest to, że mamy te trudności gospodarcze takie maksymalne. Więc my tutaj naprawdę mamy ciężko o wszystko jest. Jednak wiecie, ciężkie czasy, wszystko drogie do kupienia, a tanie do sprzedaży. Znaczy tak w sumie symulator polski robi mi teraz, nie? Kupcie, jakbym wszystko ci powiedział, to bez sensu by to było, nie? I tak dzisiaj rano się wam spowiadałem, co robiłem na mapie, ale dzisiaj nagrałem odcinek z PGR, więc o to nie pytajcie. Oporowo, oporowo, no. Państwo ma sobie to leci. Co mamy robić? No, siać. Siać, siejcie tam, nie? Tą trawę. Chyba, że skończyliście siać trawę. W takim razie, no to bierzcie się za ten. Jak skończyliście siać trawę, to bierzcie się za orkę, nie? Na tym polu. Numer, zaraz, numer jakim? Numer 4, nie? No to polu numer 4 w takim razie, nie? Orka. Bierzcie się tam za orkę i będzie cacy.
Czy będzie kiszonka? No nie, no na razie jeszcze krów nie mamy, nie? Więc tak nie ma po co robić kiszonki. Dopiero wchodzimy w krowę i będziemy na razie karmić się samą, samym sianem, nie? Znaczy, być może zrobimy sobie właśnie... Wrócę sobie tam na początek. Być może zrobimy sobie kiszonkę z trawy, na przykład na jednym silosie. I mamy słomę, będziemy mieli siano, to możemy postawić ten mieszanik sobie na kombinacie na przykład. I mieszać sobie troszeczkę, nie? Gdzieś tam tego jedzonka dla nich. No i spoko by było, ale na razie jeszcze wiecie, krowy te są mega drogie. I na przykład też można się policzyć, czy mi się nie bardziej będzie opłacało kupić maszynę, żeby wozić te krowy, przewozić po prostu ręcznie, wiecie. To jednak jest tak, że gramy w tym PGR-ze, ale tu jest no bardzo mocna ekonomia, nie? Tu ekonomia wchodzi na taki poziom, że naprawdę, wow. Ewentualnie mamy też sporo ogólnie plonów, nie? Też to można by sprzedawać, tylko że no tak patrzę, to 400 jest w grudniu, a teraz jest po 300, nie? Na osadzie po 300. To tak 100 byśmy stracili na tonie, co nie? A mamy tych prawie 100 ton, no to... 10 koła? Dobrze liczę? 100 razy 100. 10 koła. Tak. Nie? Tak? Tak. No to dosyć sporo, nie? To jest kilka krówek, nie? A każda krówka jest na wagę złota dla nas, nie? Więc no, warto by było jednak ten. 100 razy 100? Dobrze liczę? 100 razy 10 to jest 1000. Tak, dobrze, 10 tysięcy. Jest już normalnie się organista. No, więc spoczko. A tu będzie miniaturka fajna, ludziska. Miałabyś miniaturka z siewów, ale chyba może zrobię także siewy X coś tam, nie? Na przykład? No, tak może być. No, ogólnie na kombinacie tam jest trochę lepiej, bo tam mamy dużo maszyn i na kombinacie gramy w ten sposób, że po prostu mamy dużo... zwykle jakąś dużą pracę do zrobienia wszyscy razem, nie? A tu jest tak, że trochę tych maszyn brakuje, bo jednak kasy nie ma na to, żeby to było. Więc powiedzmy, jedna ekipa robi to, druga robi tamto, nie? I tak, wiecie, możemy gdzieś tam się na zmianę bawić w takie rzeczy. Chyba już tutaj do mnie wrócił naczelny, tak jest. Naczelnik wrócił. Naczelnik przyjechał, uwaga. Chować ten, chować fajki do kieszeni. Czy hasło takie samo jak wczoraj? Wczoraj nie było streama, nie? Ale hasło jest tak jak masz w opisie napisane, co trzeba zrobić, żeby zrobić hasło, nie? Mam też to... Bo wy też ludzie macie w opisie, jakby co, nie? To kolejny raz przypomnę, żeby wszystko było jasne. Bo dużo osób pyta właśnie o to hasło czy coś, a to różnie właśnie bywa z tym, więc... Witam coś do słyszenia? Nie, naczelnik, ty tam działaj. Okej, okay. No typ po koszony jest naprawdę ciężko. Ja w ogóle się zastanawiam, czy nam tyle słomy wystarczy, czy się może nie zwalili maniany trochę z tą słomą, żeśmy ją sprzedali. Bo wiecie, jeszcze 20 minut temu, czy tam pół godziny temu, nawet nie wiedziałem, że jeszcze będziemy robić krowy, nie? Tak do końca. Dopiero potem agrardem, dobra, za krowy tak, no ale fajnie, bo mi się trochę słomy, chociaż że obornik jakiś był, to zawsze darmowy azot, nie? No i tak mówię, ty, bez kitu jednak trzeba było trochę te krówki tutaj też jakoś popościelać im. A jak nie, to nawet po prostu na TMR-u, żeby było słoma, nie? No chyba myślę, że zamiast słomy dawać tak o, to damy sobie na TMR, nie? Będzie chyba lepiej. To my kupimy ten mieszalnik i będziemy tam mieszać sobie coś, nie? Faktycznie byłoby chyba nam bardziej by się opłacało to. No dobra. Ale fajne właśnie, fajne takie akcje, jeszcze takie trochę żniwne. Mały pokos ogólnie, no bo wiecie, tutaj też tak nie do końca... Znaczy, to chyba było nawożone, ale tu jeszcze nie gramy na precision farming, nie? Więc tak jeszcze wiecie, moglibyśmy więcej uzyskać, gdybyśmy grali na ten precision. I pewnie będziemy grać z przyszłego streama, bo już tak mówiłem. A zapomniałem go włączyć, nie? Tak, spaghetti. Ten save będzie dla was udostępniony, tylko że bez gospodarstwa, nie? To już tam będzie specjalny film o tym, ja wam o tym save'ie trochę popowiadam. Powiem wam, co na nim może być i tak dalej, nie? Bo tak będzie chyba najlepiej, czy bez save'a, nie? Bo wydałbym z save'em, no to tak trochę każdy ma już coś gotowego. A i może też ten spoko pomysł, nie? Ale chciałbym właśnie, żeby to gospodarstwo, które tutaj mamy, żeby było dla nas takim, jak mówię, ekskluzywem, żeby tylko osoby, które tutaj grały na tym serwerze, miały dostęp do tego gospodarstwa. A jak ktoś by chciał sobie zrobić podobne, to może zrobić sobie sam, nie? Przecież to nikomu nic nie zabraniam. Ale no, tylko nie wydawać mi tego, bo nie będzie żadnego save'a ode mnie wydanego, nie? A jak mi już tak... Znaczy w sumie takie czasy, że ludzie tam te save'y podrabiają, nie? Jeśli tam ktoś ma jakiegoś save'a, to ile się widzi na YouTubie, że ktoś tam od MS jakiś save odzorowuje, nie? Też tak to jest, nie? No ale no wiecie, no, jednak zawsze tam gdzieś jakiś ekskluzyw dla was zrobić, dla osób, które tu faktycznie grają, no bo... Co taki save miałby zaznaczenie, jeżeli byście mieli go, wiecie,
już wydanego, nie? A tak sobie każdy może wbić i sobie tutaj pograć z nami, nie? Specjalnie właśnie na tym saveiku, także to też jest jakaś tam dodatkowa wartość tego save'a wtedy, nie? No ale będzie mieć save'a tylko bez gospodarstwa, więc sobie każdy sam zbuduje, nie? Odzorować nic złego, nie? Gorzej, ktoś będzie się to wydawał, nie? Później, bo wtedy jest takie, no wiesz, znaczy, no, teoretycznie nie mogę tego zabronić, nie? Ale, no mówię, nie chciałbym, żeby coś takiego było, no bo też wtedy słabo, nie? Jak ktoś to odzoruje. Tak samo, wiesz, było seria z osadzonego w długach została właściwie po pierwszym odcinku odzorowana, nie? To gospo, tak, no prawie tam, było dużo błędów, ale odzorował ktoś, nie? No i miałem takie... No to dobra, skoro tak, to nie dam wam oryginalnego save'a, nie? Bo miał... Ja raczej jestem z tych osób, które wam te save'y gdzieś tam wydają, nie? Raczej w większości. No ojca syna wam nie wydam, no bo dlatego, że tam jest dużo do roboty rzeczy i dużo tam się wam nie zgadzało. Dużo modów jest przerabianych też, nie? Więc to byście nie zmienili tego tak idealnie, nie? Ale na osadzonym długach mógłbym tego save'a wydać, nie? Tylko, że ktoś mi go po prostu podrąbał i wydał, nie? Wcześniej, więc... Mam taki niesmak do tych ludzi. W ogóle Farming 22 to jest taki era tych złodziejaszków save'ów, nie? Trochę. Więc no też nic nie poradzimy, nie? Każdy teraz save'y robi. Ale no dobrze, nie? Jak ludzie tworzą save'y, to niech sobie save'y sami ogarniają, nie? Na razie jeszcze nie jestem jakoś zły, ale jakby ten save'ik się rozszedł, no to pewnie bym już nic nie wydał, nie? Raczej tak. No bo bez sensu, nie? Skoro tak, no to niech wam ktoś odzoruje tego save'a, nie? Bo logiczne, nie? Skoro... nie lepiej jest poczekać od autora, tylko wydać szybciej, aby tam views się zgadzał. No to w takim razie bez sensu, że nie ma to robił, nie? Że mnie to wydawał, bo i tak ktoś to zaraz zrobi, nie? Może już ktoś taki z tego save'a robi, nie? Znaczy ja save'a organista swojego wydałem na kolejny, nie? Dwa save'y wydałem. Przecież na setny odcinek i na 200 odcinek, nie? Także wiesz, ja tam te dwa sobie wydawałem, nie? No, także spoczko. Dobra, ale ogólnie tak, widzę, że powinien nam coś tam ten czas dobija do tego końca. Także ja to nie będę tutaj wam zanudzał dalej. My oczywiście sobie to spokojnie dokończymy prasować, zaczniemy może sam coś zbierać. Jestem ciekaw w ogóle jak te... Jak ten nasz storage na słomy będzie działał, nie? Bo tam mamy taki fajny budynek właśnie, który magazynuje te wszystkie belki. Więc to może być ciekawe. Ale jak on działa, to jeszcze też nie wiem. Także to wiemy się niedługo pewnie. Dobra, chyba ze ściendy przyjadę sobie, nie? Tak będzie, staram się zbierać tej słomy jak najbardziej. Okej, dobra. Także ja to się chyba wam już pożegnam, ludziska. O, koło. Super, że ci wpadłem ten odcinek. Zapraszam na kolejne z naszego dziennika PGR-u. Do kolejnych. Trzymajcie się, najcześć. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, pa, pa.